Witam Państwa bardzo serdecznie ze stadionu, na którym na co dzień gra drużyna Atletico Najebao. Mamy czwartek, 15 czerwca, wypiła godzina 20, więc czas rozpocząć finał Ligi Mistrzów Picia. Zawodnicy w szatni mają taktykę na dzisiejsze spotkanie. Temperatura na stadionie wynosi 20 stopni. Wiatr porywa do 25 km na godzinę, więc warunki do rozegrania meczu idealne. Meteorolodzy mówili, że może dzisiaj poleć. I tego polewania sobie i Państwu życzę. Z głośników poleciał właśnie hymn pijackiej Ligi Mistrzów w wykonaniu Justina Bimbera i oba zespoły zataczają się na boisko. Dziś policja i ochrona stadionu miała pełne ręce roboty, ponieważ zostało skonfiskowane ponad 60 sztuk nielegalnych butelek z piwem bezalkoholowym oraz kilkaset sztuk aspiryny na kaca. Następuje teraz przywitanie kapitanów. Kapitanowie pewnie mówią do siebie, że się szanują, że są dla siebie jak bracia i takie tam podobne teksty, które każdy słyszał. Zobaczmy teraz ustawienie obu drużyn. Drużyna Clays i Londyn w niezmienionym zwycięskim ustawieniu. Z jednym wyjątkiem, ponieważ dziś pauzuje za żółtą ćwiartkę Japończyk Leje Wodę Jako Tako. W przodu rewelacja tych rozgrywek rodowity Grek Szampanus Alkoholus. W środku rozstawiony z numerem 07 podpora drużyny niezwykle doświadczony Francuz Piechla Jabol. Nie do tyłu rozstawiony z numerem 02 Egipcjanin Alkomat. Rzućmy teraz okiem na ich rywali Olympics Gone. Z przodu brazylijski Virtuos Chmielinho. Zaraz za nim ustawiony czeski rozlewający Wacław Popitka, który kondycję szlifował w wysoko położonych winnicach na północy Włoch. No i ostatni członek tej rewelacyjnej drużyny Oleg Browarniczenko. Widzimy, że trenerzy obu drużyn rozgrzewają się wraz z zawodnikami. Widzimy teraz, że w jednej drużynie nie ma się czym rozgrzewać i trener zarządził zrzutkę. To ja może przypomnę, że drużyny, aby dostać się do finału, musiały pokonać tak wspaniałe kluby jak Woodchester United, Menelakos Pireus, FC Banderola, a ja się najebałem Londyn, czy Deportivo La Melina. Zawodnicy powoli rozsiadają się przy stole, więc mamy chwilkę, aby przypomnieć najważniejszą informację. Finał Ligi Mistrzów Picia rozgrywa się w Polsce, ponieważ jako jedyny kraj na świecie prowadził program 500 plus Zagrycha. Nastroje na trybunach znakomite i możemy rozpocząć to pijkarskie święto. Następuje rzut banderolą i mecz rozpocznie drużynach Olympics Gone. Prezes PZPN-u, czyli Polskiego Związku Picia na Umór, Zbigniew Kielonek dołożył wszelkich starań, aby mecz rozgrywał się w atmosferze fair play. Od razu zaczynają polewać i widać, że są bardzo dobrze przygotowani do meczu. Jaka świeżość, jaka lekkość w rozlewaniu! No muszę przyznać, dawno nie widziałem tak świetnie przygotowanej drużyny. Ale nie ma co się dziwić, wszak spędzili bardzo ciężki obóz alkondycyjny nad kanałem Melange. Widzimy, że zawodnicy z drużyny Olympics Gone przejmują inicjatywę. Cóż za piękne przeniesienie ciężaru gry na drugą stronę. Akcję prowadzi teraz Ukrainiec Oleg Browarniczenko i popatrzmy, co robi, ależ tak! Przygotowuje się do wykonania niezwykle trudnej techniki pod nazwą Wir. Ta technika jest niezwykle trudna do opanowania i powstała w klasztorze Sienajebalim. Cóż za finezja, rywale w szoku i muszą się brać do roboty, żeby odrobić straty. Przeciwniczku jest teraz bardzo utalentowany Szampanus Alkoholu, strzela i jeszcze jeden, i jeszcze raz chciałby się krzyknąć 100 lat, niech żyją nam! Gra się teraz trochę uspokaja. Dochodzi do pierwszych skurczów żołądka. To co widzą Państwo w swoich telewizorach, to można powiedzieć najtrudniejszy sport na świecie, bo trzeba rozegrać dwie pełne połówki. Mamy naprawdę bardzo wyrównany mecz, w którym wszystko może się zdarzyć. Na razie mamy wynik 2-2. Pieśni śpiewane przez kibiców niosą się chyba przez całe miasto, co jest spowodowane bardzo dobrą akustyką stadionu. Sędzia patrzy na zegarek, ale do skończenia pierwszej połówki meczu jeszcze zostało kilka minut. Widzimy, że na boisku doszło do niespotykanej sytuacji. Żona zawodnika drużyny Olympics Gone dowiedziała się o rozgrywanym meczu i wtargnęła na boisko, ale to musiało boleć. Na szczęście odpowiednie służby porządkowe szybko zareagowały i zawodnicy bezpiecznie mogą kontynuować rozgrywki. Sędzia techniczny nie doliczył ani jednej minuty do pierwszej połówki i główny arbiter kończy pierwszą część spotkania. Zawodnicy chwiejnym krokiem udają się do szatni, gdzie napiją się wody z ogórków i zjedzą trochę rosołu, żeby wzmocnić się przed drugą połówką. Przenieśmy się więc do studia. Halo, halo, studio w Warszawie? Pierwsza połówka była niebo ziemi, ale coś tam się partoliło. A propos de facto, to można by zagrać całkiem inaczej. To jest stosunkowo było źle rozegrane i wyszło na dziadostwo. No ja bym to po prostu tak rozebrał, albo tu atak, tutaj obrona, tu, tutaj to. Zapraszam na następną połówkę. Clays i Londyn, Olympic, zgon. No to no, właśnie tam troszkę przekręcam. No siema. Dziękujemy za profesjonalny komentarz w studio i wracamy do gry. Zawodnicy wyraźnie są zmęczeni i wydaje mi się, że mecz może zakończyć się przed upływem regulaminowego czasu gry. Mimo zmęczenia zawodnicy dzielnie walczą.
Trener drużyny Chlejsy na przedmeczowej konferencji prasowej na pytanie dziennikarza, czy będzie ciężko, odpowiedział, że oczywiście, że tak, ale dopiero na drugi dzień. I widzimy, że jego drużyna się nie oszczędza dzisiaj. Chociaż dzieje się coś niepokojącego. Jeden z zawodników ewidentnie doznał kontuzji. Korzystając z wolnej chwili, przypomnę, że zawodnik z numerem 07 pauzował i nie brał udziału w ostatnim spotkaniu, ponieważ został zawieszony przez swój klub za niesportowe zachowanie. Został bowiem przełapany w jednej z knajp, kiedy pił piwo bezalkoholowe. Widzimy, że na boisku dochodzi do zmiany. Trener sygnalizuje, że zastąpi go legenda Ligi Rosyjskiej, sam Włodimir Jebiewgas. Na przedmeczowej konferencji wybełkotał, że nie jest jeszcze w 40% formie, bo był wczoraj na komunii swojego siostrzeńca. Miejmy nadzieję, że dziś pokaże klasę. Drużyna przeciwna nie ma niestety nikogo na zmianę, ponieważ jedyny rezerwowy doznał kontuzji w ubiegłym tygodniu w meczu z Finlandią. Drodzy Państwo, możemy powiedzieć, że mecz wchodzi w decydującą fazę. Wszyscy zawodnicy są skrajnie wycieńczeni. Na razie mamy wynik 3-3. Jeśli takim wynikiem zakończy się dzisiejszy mecz, to jutro rano będziemy mieć nagrywkę. I tak jak przed chwilą powiedziałem, żaden z zawodników nie wytrzymał tempa dzisiejszego spotkania i będziemy musieli czekać do jutra na rozstrzygnięcie tego pojedynku. Chociaż chwileczkę. Zauważyłem, że jeden z zawodników Olympic Zgon podnosi się. Tak jest, to jest Chmielinio. Jeśli nie zmelduje ostatniej setki, to będzie oznaczało zwycięstwo w ostatnich sekundach gry. On jest niesamowity. Resztką sił przechylił szale zwycięstwa na korzyść swojej drużyny. Proszę Państwa, cóż za piękny finał wygrany przez Olympic Zgon 4-3. Znowu wygrało piękno sportu. Zapraszam Państwa na nasze kolejne transmisje. Tymczasem przypominam, że już za kilka minut wspaniały film Szklana Pułapka. Do usłyszenia i oddaję głos do studia. To, ale są trenerzy, są szkoleni, tak. Nie mogę się wpierniczać za bardzo, bo jeszcze mnie opierdolą. No, siema.